Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Pytarukowicz. W tej części chciałem powiedzieć kilka słów na temat modyfikatora, jakim jest krzywa. Krzywa jest prostym modyfikatorem i najłatwiej chyba będzie pokazać, jak działa na przykładzie zwykłego plane'a. Tego plane'a, aby pokazać, co się z nim będzie działo, muszę podzielić na kilka segmentów, a więc dodam do niego trochę wierzchołków i teraz wstawię na tą moją scenę dodatkowo jeszcze krzywą. Krzywą, którą użyję, to będzie krzywa na przykład path. Gdyby ktoś nie pamiętał lub nie wiedział, co to jest za rodzaj krzywej, odsyłam do tutorialu poświęconego krzywym. Tam można się wszystkiego dowiedzieć. I teraz taka krzywa będzie modyfikowała kształt mojego plane'a. Można to osiągnąć w następujący sposób. Do plane'a dodaję modyfikator. I to jest modyfikator z grupy deformatorów i nazywa się po prostu krzywa. Jest bardzo prosty. I teraz, aby wybrać, jak będzie ta krzywa modyfikować mojego plane'a, no to muszę w tym o polu, gdzie jest object, wybrać nazwę mojej krzywej. I już. Od razu widać, że pierwszy efekt tej modyfikacji nastąpiło przesunięcie mojego plane'a w kierunku ujemnej osi X. Akurat tak się składa, że teraz mam wybraną oś deformacji na tym moim plane'ie właśnie X-ową, dlatego na tej osi odbywa się deformacja. Jeżeli teraz zmienię swoją krzywą w trybie edycji, na przykład w osi Y ruszę, to mój plane zacznie za tą krzywą w pewien sposób podążać. Tak samo będzie w osi Z, ewentualnie w osi X, gdybym chciał, ale to akurat słabiej widać. Więc teraz kombinując z krzywą, mogę spowodować, że plane będzie przybierał różnego rodzaju kształty. Będzie mniej lub bardziej zdeformowany. Mogę go nawet tak zdeformować, żeby się sam na siebie zawinął, tak jak tutaj widać. No i to jest już taki zupełnie patologiczny, można powiedzieć, przypadek. Dobrze on nie wygląda. Prowadzi do jakichś artefaktów geometrycznych i tak dalej. Więc to jest prosta opcja, prosta funkcja, która za pomocą krzywej pozwala zmienić kształt obiektu. Ktoś mógłby zapytać, po co takie coś się robi. Się okazuje, że tego typu modyfikacja jest często bardzo przydatna. Czasami taka krzywa może się na przykład przesunąć po obiekcie, powodując, że obiekt przybierze dokładnie kształt fali. Jest to jedno z zastosowań tego modyfikatora. Poza tym czasami taka deformacja może również się obrócić i w tym momencie będę miał jakieś takie dziwne zachowanie tego plane'a, które normalnie byłoby dość trudno osiągnąć. Oczywiście to są przykłady wymyślone na bieżąco, ale jeżeli bym chciał, to można zawsze byłoby poszukać coś takiego bardziej odpowiedniego. To jest jedna z rzeczy. Natomiast istnieją również inne opcje w tym modyfikatorze. Na przykład coś takiego jak oś deformacji. Oś deformacji to jest ta oś, według której następuje zmiana kształtu, oczywiście poza innymi rzeczami, bo na przykład obiekt będzie podążał za krzywą, jeżeli krzywą przesunę. Złapię za G na przykład i pociągnę, to widać, że jego położenie się troszeczkę zmienia poza samą deformacją. Ale jeżeli zrobię na przykład oś Y, w tym momencie obiekt deformuje się w płaszczyźnie prostopadłej. Jest po prostu druga płaszczyzna, w której można go zdeformować, albo mogę wybrać oś Z i wtedy obiekt deformuje się w taki sposób, że po prostu leży prostopadle w kierunku tej mojej krzywej. Znaczy deformacja jest prostopadła do obiektu. Jeżeli teraz z tą krzywą coś zrobię, to widać, że słabo wpływa to na obiekt, no ale czasami można mieć dosyć ciekawe efekty związane z tym, że krzywa będzie się na przykład obracać. Okay? Tego typu obrót też robi jakieś dziwne rzeczy z tym moim plane'em. Tak to działa. Mam również oczywiście możliwość stworzenia odwróconych, że tak powiem, transformacji, na przykład minus Y i Y to są takie jakby obroty mojego plane'a. W tym momencie X i minus Y działają dokładnie tak samo. Poza tym istnieje jeszcze jedna możliwa opcja, mogę stworzyć grupy wierzchołków, które reagują na ten modyfikator, a więc w trybie edycji, czy też nawet nie, można nawet w trybie obiektowym to zrobić, znaczy w trybie malowania wierzchołków. Mogę pomalować wierzchołki, które będą miały dzięki temu wyższą wagę i wtedy tylko one będą ulegały działaniu modyfikatora. Na początku najpierw trzeba wcisnąć Ctrl+Tab, aby włączyć sobie tryb malowania wag. Na ten temat też powinien być osobny tutorial. I teraz zwyczajnie mogę pomalować wagi. Maluję zwyczajnie jakąś tam wartością. Jeżeli pomaluję kolejny raz, to ta wartość będzie wzrastać. To jest jakiś tam skokowy procent. Tak samo kolejny raz będę miał pomarańczowe wagi już teraz i ewentualnie czerwone. To jest maksymalna wartość, równa 1. 0 to jest kolor niebieski, 1 to jest kolor czerwony, a wszystkie pośrednie barwy są taką tęczą pokazywane. Teraz w trybie obiektowym, aby pokazać, jak ten modyfikator działa, należy wybrać grupę wierzchołków, która podczas tego malowania została utworzona. Ta grupa nazywa się Group. W tym momencie wybieram tę grupę. No i widać, że coś straszliwego mi się stało, ponieważ tak naprawdę to cały mój plane teraz nie doznaje działania krzywej, poza tymi wierzchołkami, które pomalowałem. Dlatego ich deformacja teraz wygląda strasznie. No i dlatego one się tak dziwnie przesunęły. Można próbować tą krzywą gdzieś inaczej ustawić,
cokolwiek z nią zrobić, żeby nie było to aż tak silnie zniekształcone. No nie wiem, trzeba by teraz było pokombinować. Może jeszcze przesunę gdzieś. Chyba nic dobrego z tego plane'a nie wyszło. Zobaczmy może normalnie oś X. No i teraz cóż, przesunięcie jak przesunięcie. Trzeba przesunąć krzywą i to trzeba przesunąć ją w trybie edycji. Tak kombinując mogę doprowadzić do takiej delikatnej deformacji plane'a. No i w tym momencie krzywa będzie określała, że coś tam na tym plane'ie będzie się uwypuklać na przykład, czy jakoś inaczej deformować, ok? Tego typu zmiana. Dodam jeszcze subsurfa, żeby wygładzić trochę obraz i proszę bardzo, mam jakiegoś takiego gluta przyklejonego do plane'a. A wszystko dzięki malowaniu wag. Co ciekawe, mogę te wagi nadal malować i wtedy spowoduje, że uzyskam jakąś nową wypukłość w tym moim plane'ie. Więc to jest bardzo przyjemna rzecz, mogę w ten sposób malować jakieś takie, powiedzmy sobie, osady, narośla, jakieś brudki, tego typu klimaty. Bardzo przyjemna sprawa. Dobra, więc myślę, że w tym materiale to wystarczy. W miarę mamy rozpoznany modyfikator krzywa i jego będziemy mogli używać zaraz do wielu różnych innych rzeczy. Dziękuję za uwagę.